Siema, siema, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem gościnnie u nędzarza i nędz będzie się sprawdzał moją wiedzę z wiedzy ogólnej. Myślę, że pójdzie mi fatalnie, bo jestem z panem słaby z takich rzeczy, także sprawdźmy to. Pierwsze. Pytanie pierwsze. Uwaga. Pytanie z historii. Podaj rok i opcjonalnie datę dzienną bitwy pod Grunwaldem. 1410. Dobrze. To jest jeden punkt. To jest pytanie za dwa punkty. 1410 na pewno. Może miesiąc spróbuj. No właśnie. Półtora. Nie było w czerwcu? Nie. Nie. Masz jeszcze jedną próbę? To był właśnie gdzieś w zimę, czy to było ten? Czekaj. 1410. Styczeń, nie wiem. Nie. No powiedz, to 15 lipca. Lipiec. Ale byłeś bardzo blisko. Ale czerwiec, no to już było bliżej. No to koło moich urodzin. No to dobrze. Dalej to jeden. Będziesz sobie liczył punkty, wiesz na sobie. Jeden. 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 Tutaj jest, co jest punktacją. No i super, uwaga. Pytanie z przyrody, z podstawówki. Wymień trzy drzewa iglaste. Jodła. Tak. Świerk. Tak. Jodła, świerk i co? Ja ciebie się pytam. Że nie był taki głupi, no. Jodła, świerk i? Dawaj sosnę, no. Dobrze. Dobrze, ja mam tutaj wypisane, mam sosnę, świerk, jodły, modrzew, jakieś inną sosnę, jodłowiec i cis. Cis, no też sos. Cis, ale kurde, nie wiem. Modrzew chyba jeszcze jest. To modrzew to jest jedyne drzewo iglaste, które zrzuca igły na zimę. Taka ciekawostka. No to masz 3 punkty. No to całkiem nieźle. 4 punkty na 5, ja uważam, że bardzo dobrze. Pytanie z muzyki. No to już lepiej. Ale ty nie wiesz, co ja przygotowałem. To jest pytanie typowo pod ciebie. Wskaż odpowiedź, w której poprawnie uporządkowano wszystkie legalne płyty Kenkiego od najstarszych do najnowszych. Ja pierdzielę. Co, masz napisane? Mam ABCD. Będę ci czytał. No dobra. Odpowiedź A. Takie rzeczy, drugie rzeczy, trzecie rzeczy, to tu, Mr. Kenko. B. Takie rzeczy, nowe rzeczy, stare rzeczy, trzecie rzeczy, to tu, Mr. Kenken. C. Takie rzeczy, nowe rzeczy, stare rzeczy, to tu, Basement Disco i Mr. Kenken. I odpowiedź D. Takie rzeczy, nowe rzeczy, trzecie rzeczy, Basement Disco, to tu i Mr. Kenken. Nie no, to pierwszy odpada mi, bo tak, pierwsze rzeczy, drugie rzeczy, trzecie. Myślę, że kurczę, nad B bym się zastanowił. B tak brzmi, tak. Przyczynam się jeszcze raz. A Basement Disco? To w ogóle wiedział o taką płytę? Nie wiem, jestem głupi. Nie, słyszałem o tej płycie. Co tam, disco śpiewa? Nie. Nie ma takiej płyty jeszcze, i powiedz. Daję B. Lecimy na całość, dawaj B. Czyli takie rzeczy, nowe rzeczy, stare rzeczy, trzecie rzeczy, to tu i Mr. Kenka? A trzecie rzeczy, bo nie wiedziałem o tym, że są trzecie rzeczy. A jest odpowiedź bez trzecich rzeczy? Oczywiście. Nie, nie ma. Nie, jest, przepraszam. Odpowiedź C. Takie rzeczy, nowe rzeczy, stare rzeczy, to tu, Basement Disco i Mr. Kenka. Dawaj C. Tak? I powiedz mi, że B, to się załamie. Powie ci, że D. D. Takie rzeczy, potem są nowe rzeczy, potem są trzecie rzeczy, które już, trzecie rzeczy, jak ten, jest trzy, dlatego jest potrójna platyna od niedawna. Później jest to, później jest Basement Disco, płyta nagrana z Hase, jego młodzikiem z wytwórni, potem było to tu, potem było Mr. Kenken i to leci datowo tak. Takie rzeczy 2013, nowe rzeczy 2015, trzecie rzeczy 2016, ale Basement Disco 2017. Basement Disco, co jest tej płyty? 2017, to jest epka wydana. Czemu to się nazywa disco? Taka nazwa. A nie śpiewa tam disco? Nie. Gdzieś może są jakieś afrotrapy, nie wiem, nie znam się. No to pytanie było za 4 punkty, dostajesz za. No niestety, nie tym razem. Na końcu będę to jakoś liczył, a nie wziąłem do opisu. Dobrze. Czwarte pytanie z fizyki. Co jest cięższe, kilogram sukna czy kilogram ołowiu? Sukno to jest taka tkanina. No oba ważą kilogram, więc jakby... Dobrze! Mam jeszcze jedno pytanie. Sukna czy... A to było z kamieniem i z tym. Z pierzem i z ołowiem. Z pierzem. W oryginale. Co jest cięższe? Pięć. Co jest cięższe... Uwaga, piąte pytanie, też z fizyki, trochę podobne. Co jest cięższe, litr mleka czy litr rtęci? Nie no, to nie ma w
wodę, to woda waży chyba tyle samo, ile tam. No może być zamiast mleka, może być woda. Co to jest cięższe? Woda czy rtęć? Woda, ja bym dał wodę jednak. Rtęć? Rtęć. 13,5 kilo na litr. Kurde, ja myślałem, że rtęć jest lżejszy. To wynika, dlaczego to nie jest takie samo, w sensie czemu to nie waży tyle samo, bo litr to nie jest jednostka wagi, tylko objętość. A objętość może być różna. Ale był 1 litr, to było tam ileś decymetrów chyba. 1000. No. Dobrze. Szóste pytanie. Pytanie z języka... nadrabiam. Muszę nadrabiać. Szóste pytanie z języka polskiego. Kto napisał Lalkę? A. Bolesław Preus. B. Henryk Sienkiewicz. C. Aleksander Głowacki. D. Cezary Wierzbicki-Janowski. A. Jesteś pewny? No, Preus. Na 100%? Przyznam ci jeszcze pozostałe odpowiedzi. Henryk Sienkiewicz, Aleksander Głowacki, Cezary Wierzbicki-Janowski. Plus, no tak, plus chyba napisał. Dobrze, jest to jedna z dwóch dobrych odpowiedzi. Naprawdę? Tak, bo Aleksander Głowacki to jest jego prawdziwe imię i nazwisko, a Bolesław po prostu był jego pseudonim literacki. No ale znany jest Bolesław. Tak. I dlatego obie odpowiedzi są poprawne, czyli no taki dobrze. Test, no taki test taki nasz. Pytanie z języka angielskiego tym razem. Jak... No to widzimy się w kolejnym odcinku, siema. Jaka jest liczba mnoga od słowa fish, oznaczającego rybę? Na pewno nie fishes. Dlaczego? No nie, no tak. Cię zbajtowałem. A fish to nie jest po prostu, że ryby? W sensie... Że i fish, i ryba, i fish, i ryby? No chyba tak. Jesteś pewny? No tak bym powiedział. Czyli to jest twoja odpowiedź? Czekaj, no bo teraz się debile robię. No. Czekaj. Albo właśnie nie. Fishes? Nie, no nie ma czegoś takiego jak fishes. Dawaj. No. Fileto fishes? Nie ma fileto fishes? Nie, fileto fishes. Czyli fish. No fish. Tak samo. No dobrze. No i pięknie. Odpowiedź, bardzo dobrze. No i pięknie. 9, chyba najtrudniejsze, to jest pytanie z matematyki. Rozszerzona matma? Tak. Witam. A to może być łatwe. Jaki jest wzór na pole trapezu? A plus B razy H na 2. No, no tak. No. 2 punkty. No, kurde, kurde. Geografia, najwyżej punktowane pytanie. O shit. W imię wszystkich sąsiadów Polski. To tak, Niemcy, Czechy, czekaj chwilę, Rosja, ta mała Rosja. Kaliningrad. No to tak, wymieniłeś Niemcy, Czechy, Rosja. Niemcy, Czechy, Rosja. Później jest tak, jest Ukraina, dobrze. Białoruś, dobrze. Litwa chyba nie, są, nie jest Polska. Nie, tam jest Rosja przecież. Dobra, jeśli machniesz w tym pytaniu, no to nie będzie to też. Dobra, to na Litwę zostawimy na koniec. Mhm. Dalej. Mogę ci podpowiedzieć, że to jest pytanie za 7 punktów, czyli jest 7 państw. Wymieniłeś tak. Niemcy, Czechy, Rosja, Białoruś i Ukraina. Czyli jeszcze 2 państwa. Czekajcie, a Słowacja, nie. Ale tam są Czechy i jest... No jest chyba Słowacja. Czy to nie tam? Słowacja. Mhm, 6. Słowacja. I jeszcze jedno. Myślisz, że Litwa? Ja myślę, że Litwa, kurde. Myślisz, że Litwa? Litwa, ojczyzna moja. Tylko kurde, właśnie tam jest ta Rosja i za tą Rosją jest chyba Litwa. Ja nie wiem, czy to się sąsiaduje. Jak myślisz? Dajemy Litwę. Bardzo dobrze. Jest, 7-7. Tak, kurde. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś. Geografię to rozszerzam, nie? Tak? No. Gratuluję. Dziękuję. A tobie kierunek polecam. Wygląda tak, że tutaj masz Rosję, taki... Rosja ma dłuższą granicę z nami niż Litwa. Litwa ma tylko 100 km. Najdłuższą mają... Czechy. Czechy. Bo tam jest pofordowane po górach. Git. Pytanie z WF-u. Oni sobie pomyśleli, jak pytanie z WF-u? A to jest pytanie typowo podszuszka. Wymień co najmniej 4 zawodników Bayernu Monachium. Neuer, Lewandowski, Ribery jeszcze gra? Chyba nie gra już. Nie gra. No. On gra teraz w Fiorentinie. Thiago? On się nazywał Thiago? No powiedzmy Thiago Alcantara. I ten... Może ktoś nowy? Bo Boateng jeszcze gra? Okay. No i git. Dziękuję. Tutaj macie... punktację, ile mu się udało zdobyć punktów. Straciłem chyba 5, z tego co pamiętam. Ja to podliczę i tak mimo wszystko, poza tym mam tą kartkę cały czas ze sobą. Dziękuję, że oglądaliście, zapraszam na jego kanał. Nie poszło mi tak źle, jak myślałem. To prawda. Myślałem, że dziękuję bardzo za odcinek. Dziękuję serdecznie. Lecimy nagrywać odcinki do mnie. Trzymajcie się, wbijajcie na nowe odcinki. Siema!